Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Historia, którą za chwilę usłyszycie, usychała przez ostatnie 70 lat w sercach tych nielicznych, którzy ją pamiętają. Z naszej dwunastki obecnej tamtego dnia pozostałem tylko ja, a wielkimi krokami zbliża się i mój własny koniec. Piszę tę opowieść drżącą ręką wyłącznie po to, by pocieszyć się w moich ostatnich chwilach i mam nadzieję, że każdy, kto odkryje ten dokument, powstrzyma się od osądzania mnie lub moich towarzyszy przed jego końcem. Pamiętam dokładnie, jak siedziałem w namiocie z innymi żołnierzami na obrzeżach Berlina. Skuleni wokół krótkofalówki słuchaliśmy rozpraw sądowych, największych wrogów naszego narodu. Pozorowali niepoczytalność, przyznawali się do winy, przedstawiali wstrząsające relacje o każdym szczególe i każdej zbrodni popełnionej z ich ręki lub w ich obecności. Moimi ulubieńcami byli jednak ci, którzy deklarowali niewinność. Ci, którzy mówili: ja tylko wykonywałem rozkazy. Zastanawiałem się, co ja bym powiedział, gdyby Moskwa zakończyła wojnę pod Żelaznym Orłem. Co bym powiedział, gdyby poproszono mnie o uzasadnienie moich czynów na wojnie? Myślę, że dokładnie wiem, co bym powiedział. I odpowiedź byłaby taka sama, jak w przypadku tych mężczyzn, którzy byli wyśmiewani przez całą Armię Czerwoną. Z wyjątkiem 10 z nas, zebranych w namiocie. Bo 2 szczęściarzy już zginęło. Działo się to na spokojnej wsi we wschodnich Niemczech, 24 grudnia 1944 roku. Dostaliśmy rozkaz namierzenia żołnierzy szykujących zasadzkę na główną kolumnę Armii Czerwonej. Nasz sierżant Iwan objął prowadzenie, a reszta z nas ruszyła za nim. Silna ulewa ograniczała naszą widoczność. Ostry trzask przywołał mnie do rzeczywistości i natychmiast rzuciłem się na brzuch. Poczułem dym i usłyszałem uderzenie o ziemię kilka metrów przede mną. Odgłos wystrzału przeszył moje uszy i odpowiedzieliśmy ogniem. Nie mieliśmy pojęcia, skąd padł strzał, więc każdy z nas zgadywał, w którym kierunku strzelać. Wiedzieliśmy, że nie trafimy strzelca, ale mieliśmy nadzieję go odstraszyć. Postanowiłem wstrzymać ogień, aby osłonić moich towarzyszy podczas przeładowywania broni. Kiedy strzelanina ucichła, zacząłem uważnie obserwować pobliskie domy. Mój wzrok przykuł nagły ruch przy przydrożnym płocie. Szybko skierowałem muszkę karabinu w kierunku ciemnej masy i pociągnąłem kilka razy. Za spust. Co najmniej jeden z moich strzałów musiał trafić, ponieważ cokolwiek to było, upadło bezwładnie na ziemię. Do tego momentu moi koledzy skończyli już przeładowywać, więc i ja wyrzuciłem magazynek i wsunąłem na jego miejsce nowy. Przez jakiś czas nie ruszaliśmy się z miejsca, wyczekując ponownego ostrzału. Gdy ten nie nadszedł, Iwan przykucnął i cichym krokiem podszedł do zwłok. Zbadał puls i wrócił do nas. Ta, mamy go, powiedział. W jego oczach dostrzegłem coś, czego nigdy wcześniej w nich nie widziałem. Swego rodzaju głęboki smutek i żal. Bez względu na to, jak naciskałem, nie chciał mi tego wytłumaczyć. Wstaliśmy i wolnym krokiem podeszliśmy do domu, z którego wybiegł strzelec. Iwan zapukał do drzwi. Odczekaliśmy chwilę, po czym zaparł się twardo stopą, szykując się do wyważenia drzwi. Kiedy nagle rozległ się wystrzał ze strzelby, Iwan upadł na ziemię,
podziurawiony śrutem. Wymieniliśmy się ogniem przez drzwi, po czym szybko wyważyliśmy je kolbami naszych karabinów. Podłoga we wnętrzu była zasypana potłuczonym szkłem, a na ścianach było pełno dziur po kulach. Na ziemi leżała młoda kobieta, postrzelona śmiertelnie 4 razy. W jej dłoni znajdowała się strzelba, z której zabito Iwana. Mieliśmy już dość tej wioski. Splądrowaliśmy dom, wywracając stoły i upychając do kieszeni kosztowności. Kiedy skończyliśmy, rozbiliśmy na podłodze lampy gazowe i wrzuciliśmy zapałki do kałuży łatwopalnej cieczy. Opuściliśmy płonący dom. Usłyszeliśmy, dopiero kiedy znaleźliśmy się już na zewnątrz, płacz. Do tego czasu płomienie zdążyły pochłonąć cały budynek i było już za późno, by do niego wrócić. Matka schowała niemowlę, zanim ruszyła z nami walczyć, a my nie znaleźliśmy go przed podpaleniem domu. Krzyki nie ustawały przez kilka minut, po czym zanikły wśród trzasku płomieni. Z budynku na dalszej części ulicy wybiegł mężczyzna i sprintem popędził w naszą stronę, krzycząc coś po niemiecku. Nasz tłumacz gapił się na niego, a kiedy unieśliśmy karabiny, gestem ręki zatrzymał nas. Niemiec przepchnął się między nami i stanął naprzeciw płonącego budynku. Zawahał się tylko na chwilę przed drzwiami, po czym wbiegł do środka. Już nie wrócił. Ogień wygasł, a więcej go nie widzieliśmy. Reszta naszej misji mijała w ciszy. Kiedy wróciliśmy, skąd przyszliśmy, napotkaliśmy ludzi stojących na ulicy i wpatrujących się w nas. Niektórzy byli wściekli, inni smutni, ale większość patrzyła na nas pustym spojrzeniem. Wciąż widzę ten obraz w moich koszmarach. Gdy mijaliśmy ten dom, zatrzymałem się. Ogłosiłem oficjalnie, nie zwracając się do nikogo w szczególności, że muszę się odlać. Nikt w to nie uwierzył, ale to bez znaczenia. Przestąpiłem próg zrujnowanego przez nas domu. Tam, na podłodze w sypialni, ujrzałem szkielet mężczyzny, przygniecionego przez drewnianą belkę i stertę mniejszych, zniekształconych kości w jego ramionach. Na podwórku obok ogrodzenia zobaczyłem małego chłopca z zabawkowym pistoletem, ubranego w za duży mundur niemieckiego żołnierza. Tej nocy wszyscy mieliśmy koszmary. Mężczyzna z dzikim błyskiem w oku powiedział każdemu z nas, że po nas wróci. Jeden po drugim. Śmialiśmy się z tego razem następnego dnia. Oddaliśmy się naszym obowiązkom. Prowadziliśmy w środku drugą wojnę, starając się nie myśleć o krzyczącym mężczyźnie i płaczącym dziecku. Jeden po drugim, w miarę upływu lat, umieraliśmy. Jeden z nas spadł na placu budowy z wieży, drugiemu złośliwa forma raka niespodziewanie pojawiła się w mózgu. Nie było to nigdy oczywiste, ale zawsze dla nas podejrzane, bo wiedzieliśmy, wszyscy wiedzieliśmy, co się dzieje. Kiedy zostaliśmy we dwójkę, tylko Joseph i ja, ten przyszedł mnie odwiedzić. Gdy zapukał, pomyślałem, że nadszedł mój czas, ale powinienem był wiedzieć, że ja będę ostatni. Idzie po mnie, powiedział Joseph. Teraz czas na mnie. Chciałem go pocieszyć, zapewnić, że to tylko zbieg okoliczności, ale obydwoje wiedzieliśmy. Tej nocy Joseph płakał na moim ramieniu, a ja na jego. Tak mi przykro, szlochał. Nie wiedziałem. Następnego dnia zastrzelił się we własnym mieszkaniu.
To było tydzień temu, a teraz moja kolej. Wiem, że on nadchodzi. Każdej nocy patrzy mi w oczy we śnie i uśmiecha się. Co noc uśmiecha się szerzej. Ostatniej nocy zaczął mówić. Cicho, tak cicho, że nie słyszę nic z tego, co mówi. Poza tym, że wiem, że mówi. Nie chcę słyszeć, co ma do powiedzenia. Nie mogę dziś spać. Posiedzę tak długo, jak to możliwe, a zanim usnę, wejdę na dach i stanę na krawędzi. Muszę. Nie chcę wiedzieć, co powie. Strzelali do nas. Ta kobieta zabiła Iwana. Nie mogliśmy wiedzieć o dziecku. Po prostu eliminowaliśmy opór. To wszystko. My tylko wykonywaliśmy rozkazy. Wykonywaliśmy rozkazy.